zapalił się, bo ja słyszałam. W dzisiejszym odcinku Zermatt. To najpopularniejszy kurort zimowy w Szwajcarii. Coś w rodzaju naszego Zakopanego. W mieście zabroniony jest ruch pojazdów spalinowych, więc musieliśmy porzucić samochód i jechać pociągiem. Opowiem też trochę, to i owo, o naszej szarej codzienności. Zobaczycie, jak radzimy sobie przy minusowych temperaturach. Jak wspomniałam, do Zermatt nie można wjechać swoim samochodem. Należy wziąć albo pociąg, albo taksówkę, albo helikopter. My zdecydowaliśmy się na pociąg, nie tylko ze względów finansowych, ale także chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda świat przez okno pociągu na wysokości 1600 metrów. Swoje samochody trzeba zostawić w Tasz. Tam zaraz przy stacji kolejowej jest ogromny podziemny parking i jest on w rozsądnej cenie. Niestety my nie mogliśmy skorzystać, bo nasz samochód jest za wysoki. W Tasz znajduje się dużo prywatnych parkingów i one też nie są drogie, tylko 10 franków, ale należą do właścicieli firm transportowych, które zawiozą Cię bezpośrednio do Zermatt. I ta taksówka, takie minibusy kosztują z reguły 30 franków od osoby. Więc suma summarum, no to dość droga wycieczka, za naprawdę parę minut. Nam udało się znaleźć miejsce parkingowe w środku tego małego miasteczka za jedyne 4 franki. I później pojechaliśmy pociągiem, koszt to 16 franków w obie strony. Po mieście kursują elektryczne taksówki, są też elektryczne autobusy. A jak zarezerwowałeś pokój w luksusowym hotelu, to ze stacji kolejowej odbierzecie elegancka dorożka. Jedna z rzeczy, która przyciąga ludzi do Zermatt, to Matterhorn. Nie jest to najwyższa góra w Alpach, ale jej kształt i ułożenie sprawia, że fotografowie z całego świata przyjeżdżają i chcą zrobić jej zdjęcie. Ja niestety nie miałam szczęścia i pogoda była okropna, ale ci, którzy mieli szczęście i mają talent, robią takie oto zdjęcia. Nie mogę nie wspomnieć o tej słynnej czekoladzie ze Szwajcarii. To akurat nie jest moja ulubiona, nie bardzo jestem fanem tej czekolady, ale chciałam Wam pokazać z tego względu, że może tak jak ja nie wiedzieliście, że ta tutaj góra na tym opakowaniu to nie jest jakaś tam góra, tylko właśnie Matterhorn, a ten jakiś tam niedźwiedź to jest symbol Berna, bo nazwa Berno pochodzi właśnie od słowa niedźwiedź. Tak więc te dwa symbole Szwajcarii są tutaj wpisane w logo tej znanej czekolady i jak dobrze wiecie, jak się tam otworzy tą czekoladę w środku, to tutaj też trochę się roztopiła, bo mamy ciepło, ale prawda, też są w kształcie
No, takie jakby piramidki, no ono to nie do końca jest taka dokładna piramida, no ale mają symbolizować tą górę Matterhorn. No to co, no muszę teraz ten kawałeczek zjeść, nie? Nie? Wizytówką Zermatt jest ulica Hinderdorfstrasse, gdzie stoją budynki 300-letnie. Faktycznie jest klimat, szkoda tylko, że uliczka jest tak malutka i no, poprzeplatana trochę nowszymi też budynkami, ale te, które są tradycyjne, stare, są naprawdę mega. Pięknie, super klimat. Nie powalił nas na kolana. Wiecie, może to też kwestia pogody, ta pora roku, znaczy generalnie jest środek zimy, powinno być fantastycznie, ale jest jakiś taki odwilż, więc nie jest najciekawiej. No, nasza Molly choruje dzisiaj, wyjątkowo czuje się nie za dobrze i no wiadomo, to wszystko wpływa na to, jak my też odbieramy otoczenie. Więc fajnie, cieszymy się, że żeśmy przyjechali, zobaczyliśmy, ale czy chciałabym tu przyjechać jeszcze raz? Nie. Korzystając z niskich temperatur, postanowiliśmy wyłączyć lodówkę i zakopać jedzenie w śniegu. Nie sądziliśmy, że wszystko nam na kość zamarznie, a tu proszę, przyszedł duży mróz w nocy i mamy teraz mrożonki. Ci, którzy podróżują vanami i kamperami, wiedzą, że największą bolączką pochmurnych dni jest deficyt prądu. My zauważyliśmy, że nawet słoneczne dni panele słabo nam teraz ładują. Widocznie promieniowanie UV nie jest tak silne jak w lecie, a i dzień znacznie krótszy. Trzeba więc ograniczyć się tylko do niezbędnych urządzeń. Z wielu rzeczy potrafimy zrezygnować, ale bez telefonu albo bez filmu w długi zimowy wieczór to nie damy rady. Na zakończenie raz jeszcze pokażę nasz prysznic. Zdjęcia, które wstawiłam na Facebook, zrobiły po prostu furorę. Mieliśmy ponad 40 tysięcy odsłon, mnóstwo komentarzy, mnóstwo pytań. My też, no bardzo lubimy ten nasz prysznic i wiecie, rzeczy, które były codzienne i zwyczajne mieszkając w domu, teraz są naprawdę bardzo wielką frajdą i czasem też przywilejem. Więc na następny raz, jak będziecie brali prysznic, to pomyślcie o nas i o tych wszystkich, dla których branie prysznica nie jest rzeczą zwyczajną i codzienną.